Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszamy Was na... Układanie paneli. Ponownie będziemy układać panele, tylko tym razem układamy je na płytkach. Tak jest. Będzie to taka pełna metamorfoza naszego wiatrołapu. Powiemy Wam o kosztorysie. Głównym elementem będą panele, tak jak Krzysiu wspomniał, ponieważ aktualnie mamy tutaj płytki. Płytki, z których nie jesteśmy po prostu zadowoleni, a nie ma... sensu nam je skubać po prostu, skoro możemy na nie położyć panele winylowe. Bo... Panele można kłaść od razu na podłogę, którą macie, byle była ona prosta i równa. Będziemy też malować, bo pomalujemy sobie tutaj całą ścianę na zieleń Marty, bo, która wybrała Martę. Tak? Zaczynamy malowanie, chociaż jesteśmy cali zestresowani. Jakoś to będzie. Kipsuję palcem. Bo nie zmieszczę. Budowniczy nie jest sam. Przejdźmy do malowania, bo to jest bardzo ważne. Na początku było ciężko. Pierwsze warstwy nie wróżyły niczego dobrego. Nie, zostawały straszne ślady, takie mazy i tak dalej. I później szukaliśmy też na internecie rozwiązania na to, jak to można zrobić. Jedna z widzek naszych... Tak, powiedziała, że tą farbę trzeba nakładać ociekającym, że tak powiem, wałkiem. Czyli na wałku musicie mieć mega dużo farby i jechać miejsce w miejsce. Nie może ten wałek być ani trochę suchy. Mhm. Gdzie no, Krzyś woli raczej delikatnie. On jest zachowawczy o ilość farby na ścianie. A Dulux Zizzyker ma do siebie to, że możemy go zmywać. Tak? Zobaczymy, jak będzie z tym zielonym. Mam nadzieję, że go nie ubrudzimy, bo jakbym miał po nim trzeć teraz czymś, to chyba... Zapłaczę się, bo on i tak po dopiero miesiącu, trzech miesiącach uzyskuje swoje pełne właściwości, czyli jest ten plamoodporny. Tam jest niedomalowany. Gdzie? Koło. Tu. Tu. Aha. Dobra. Ale tego nie widać, jak się stoi gdzie indziej. Idziemy do paneli i panele zamawialiśmy na stronie Chronosfera. I tam jest o tyle dobrze, że możecie sobie zamówić panele, wkładając jakby wielkość pomieszczenia. On Wam od razu dolicza ten odpad. Algorytm za Was to robi, że nie musicie sami tego wybierać. Bo my jak zamawialiśmy poprzednie panele, to naprawdę się uliczyliśmy z tym wszystkim, a tak wystarczy wpisać wymiary i macie to z głowy. Druga rzecz, panele bardzo szybko przychodzą, więc kurier jest, że następnego dnia tą paczkę dostaniecie. Wysyłka jest darmowa od 1500 zł, więc w przypadku dużych projektów też fajnie, na przykład nie wiem, ułożenia paneli na salonie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości odnośnie koloru czy czegokolwiek, zapytać tam. Jest kontakt bardzo dobry, od razu Wam odpowiedzą. Zdjęcia różnią się od tego, co dostajemy faktycznie. Jest to też zależne od ustawień monitora i tak dalej. No ja wiem, jak obrabiam film, to na moim komputerze wygląda, monitorze wygląda to inaczej, u Krzysia inaczej, na telewizorze inaczej, na telefonie jeszcze inaczej. Więc warto wziąć tą próbkę, zobaczyć, jak one faktycznie wyglądają. I tutaj jeszcze jeden aspekt. Bardzo wiele z tych paneli ma dość różne odcienie. Ze względu na odwzorowanie jakby naturalnego drewna. W tym momencie żałuję, że nie mamy tych paneli na całym salonie, ponieważ przy psach mamy panele 2 lata i już w jednym miejscu zostały wybrzuszone przez no, nieoczekiwane wypadki, więc panele winylowe byłyby fajniejszą opcją. Panele są przyjazne dla środowiska i składają się głównie ze sproszkowanego marmuru. Z góry to polimer chyba, że tak powiem dobrze, może mądrze. Są zdecydowanie bardziej przyjazne dla środowiska niż takie zwykłe panele, które mają w sobie mnóstwo kleju, no nie? Przewodzą dobrze ciepło na podłogówce. My mamy tutaj ogrzewanie podłogowe, więc dlatego też nam zależało na takich, które będą przewodzić to ciepło. Druga rzecz, one są ciche, wiadomo, panele zawsze są przyjemniejsze dla stopy niż płytki, bo są cieplejsze. Tutaj producent mówi, że nie musimy mieć podkładu pod te panele. My sobie ten nie doczytaliśmy tego i kupiliśmy sobie podkład po prostu... O. My tego nie doczytaliśmy i kupiliśmy sobie podkład, nie wiedząc o tym, że go nie trzeba, bo producent mówi, że nie trzeba pod te panele podkładu. Że one już mają w sobie taki element na samym dole, który robi za ten podkład. Tak, tutaj jest taki znaczek, że nie daje się podkładu. Ale ten znaczek zobaczyliśmy dopiero, jak to kupiliśmy. No właśnie. Kup. Tam jest. To jest. Mhm.
I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tych paneli się nie klei do podłogi. Tak, to jest... bo tak myśleliśmy na początku, tak. A to... Znowu nie. No. Znowu nie. Znaczy nie, no. Wiedzieliśmy, że się nie klei, bo kupiliśmy podkład. Głupi, bo kupiliśmy podkład i jeszcze kleić. Wkłada się tak samo jak zwykłe panele, czyli to jest cała, na pudełku jest, na każdym pudełku jest instrukcja. Mają tutaj taki system one click to go, coś tam. Wiecie, chodzi po prostu, że one się zaklikują, te zamki są bardzo szczelne, przez co woda nie przenika. Wystarczy, nie trzeba mieć tutaj żadnych narzędzi, wystarczy po prostu, jakbyśmy mieli gumowy młotek i kawałek drewienka, żeby dobić. Nasza podłoga, która jest z płytek, ma aktualnie płytkowe, że tak powiem, cokoły. I stwierdziliśmy, że skoro nie skuwamy płytek, to i nie skuwamy cokołów, bo głupio by było, zrobiłyby się nam dziury, no cuda na kiju. Więc postanowiliśmy, że cokoły zostaną takie, jakie były, co okazało się, że bardzo ładnie do tych paneli pasuje i my będziemy mieć cokoły płytkowe, a panel będzie dosunięty tyle, ile można i zasilikonowany przy rogach. Dokładnie. A, z racji, że, ten, że panele są do wiatrołapu, bo tak powiedzcie, przecież wiatropłapie jest mokro. A właśnie, piasek. To jest ważne. Panele są wodoodporne, natomiast one są też chropoodporne, piaskoodporne, kamienioodporne i wiecie, chodzi o takie zniszczenia, zarysowania. Ponieważ one mają o wiele wyższy ten stopień, który przedstawia się tam AC5, AC6, to tu jest AC50. To jest klasa 34. Klasa 34, no. Więc... I są antypoślizgowe. O, też ważne. I można je dawać do łazienek, bo my tak się wstępnie zastanawiamy, czy paneli winylowych nie zrobić w całej łazience. Mhm. I dlatego wiatrołap będzie takim hard testem. To co, zabieramy się za docinanie aktualnie tego podkładu. Jak nam się coś przypomni, to jeszcze w trakcie wam powiem. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Color trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there. Panele możemy ciąć nożykiem i złamać. Lub możemy też uciąć je wyżynarką w takich trudnych miejscach, jak mamy jakieś zaokrąglenie albo coś takiego. Tutaj akurat wyszedł nam taki kawałek, który musimy odciąć. Nie jesteśmy w stanie ani go złamać, więc musimy to wyżynarką wyciąć w taki sposób. To jest stabilne. Jakie to jest ładne. To, a to. Żadne porównanie to jest. Żadne. Znaczy bardzo duże, w sensie, że... No, wiecie co. Był czas na skorzystanie z magicznego Dynksa. Ale nie wiemy jak. Mamy to i to. Chodź tu, chodź tu. Wracaj, wracaj kolego. Do domu. Okej, okay, to jest kształt, który mamy sobie niby wyciąć. No fajnie, że mamy ten kształt. Musimy dojść do tego, gdzie go dać. No. Chwila prawdy, czy gadżet działa. Zobaczcie, jak mój mąż pięknie to wyciął. Jako wzornik jest to czaderskie. Bo jest to super, no nie? Macie myk. Ale w momencie, kiedy wy to mierzycie tak jak my, na przykład tak, no nie? I później trzeba to gdzieś przyłożyć na ten panel, brakuje tutaj jakiegoś zaczasku, którym by blokować do panela, bo, wiesz, no. Bo to jest też takie, no nie? Tak. Drugi płat podkładu. Czyli mamy gdzieś około połowę. Kolejny panel. Okej,
Dobra, czas na podsumowanie tych naszych paneli. Tutaj będzie Wam się wyświetlał kosztorys, żebym przypadkiem czegoś nie poprzekręcała. My je używaliśmy około 3 tygodni i zacznę tutaj od rzeczy najważniejszej, czyli pięknej zmiany, bo wiatrowa wygląda 1000 razy lepiej niż wyglądał i coś, co mnie najbardziej denerwowało, czyli czyszczenie i utrzymanie czystości. I w przypadku tych paneli jest po prostu niebo a ziemia w porównaniu do płytek, które mieliśmy poprzednio przy płytkach. Przy każdym wyjściu psów na pole i powrocie do domu ja musiałabym je czyścić, odkurzać i myć. W pewnym momencie machnęłam na to ręką i stwierdziłam, że nie, no jeszcze mi nie porąbało do końca. Szkoda mi było po prostu czasu, energii i nerwów na to. Natomiast w przypadku tych paneli jest o wiele łatwiej nie znać tak tego pyłu, piachu, który się wnosi do środka. Jest zdecydowanie łatwiej w czyszczeniu. To nie rzuca się tak w oczy, panele się nie rysują i przede wszystkim są mega antypoślizgowe. W przypadku tamtych płytek szło się zabić. Gdy na przykład wróciliśmy z pola, z zewnątrz, z dworu, zależy jak się u Was mówi, buty się po nich ślizgały. Mówię Wam, najgorszy wybór ever. Natomiast w przypadku tych paneli w ogóle nie ma takiego problemu. Jest bezpiecznie przede wszystkim, że nie wychodzimy i nie trzymamy duszy na ramieniu, że zaraz ktoś wywali fikołka. One też się nie rysują, bo w żaden sposób się nie porysowały przez te 3 tygodnie, pomimo tego, że wnosimy cały czas te piach i kamienie, a dziewczyny wnoszą byle co, więc panele są naprawdę trwałe. Wrócę do tematu dylatacji, bo wiem, że się pojawi bardzo dużo pytań, że za mała ta dylatacja, że nam wybrzuszy te panele i tak dalej. Tak by było w przypadku zwykłych paneli. W przypadku tych paneli windlowych one są wykonane w 70% z marmuru. One są stabilne temperaturowo, przez co nadają się do jakichś takich, wiecie, ogrodów zimowych, pod duże okna i jeżeli tam pomieszczenie ma więcej niż 20x20 na przykład, to można naprawdę bardzo małą tą dylatację robić, ponieważ te panele nie pływają tak jak w przypadku zwykłych paneli podłogowych. I zależało nam na tym, żeby po prostu dylatację zrobić jak najmniejszą i ją po prostu zasilikonować. Dajcie znać, jak się podoba Wam ta metamorfoza. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa! Aktualnie na stronie Kronosfera trwają mega fajne rabaty, więc jeżeli ktoś poszukuje podłogi, to warto sobie zerknąć. I mamy coś dla Was specjalnego. Info macie w opisie odcinka.